Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam, którzy tutaj nazwani zostali Grekami, jako ludzi, którzy poszukują kontaktu z Jezusem. Chcą Go koniecznie zobaczyć. I apostołowie gdzieś stają na tej drodze między poszukującymi Jezusa, a samym Jezusem, tylko nie jako przeszkoda, ale stają jako pomoc, jako ci, którzy są pośrednikami, także ostatecznie ta wiadomość dochodzi do samego Jezusa. Człowiek poszukuje Chrystusa, chce Go zobaczyć. I to jest dość charakterystyczne w tym właśnie sformułowaniu w Ewangelii Świętego Jana: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Nie tylko usłyszeć o Nim, ale osobiście Go zobaczyć. W Piśmie Świętym, w Testamencie, poszukiwanie Boga jest jakoś stale obecne. Myślę, że gdzieś począwszy na przykład od tych magów z Bliskiego Wschodu, czy królów, którzy przebyli kawał świata, bo poszukiwali Jezusa. Szli za gwiazdą, aż doszli i spotkali Chrystusa. Ale także samo powoływanie apostołów także dokonuje się właśnie w ten sposób, że są ludźmi, którzy poszukują. Jak Jan mówi, chcemy zobaczyć, gdzie mieszkasz. Pytanie jest, dlaczego człowiek szuka Chrystusa? Właściwie po co? Wśród tych różnych grup szukających Jezusa są także ci dzisiejsi nazwani Grekami. Nie jest to określenie absolutnie jednoznaczne, wydaje, że albo to byli schelenizowani Żydzi, którzy przybyli do Jerozolimy na święto, ale być może byli to prozelici, to znaczy ci, którzy byli Grekami, gdzieś zapoznali się z wiarą Starego Testamentu w jakiejś gminie żydowskiej, nawrócili się, przyszli do Jerozolimy i chcieli głębiej wejść w tę wiarę w Boga jedynego. Tego dokładnie nie wiemy. Na pewno jest tak, że są to ludzie, którzy szukają Boga, szukają kontaktu z Jezusem, udali się do Jerozolimy i jednocześnie należą w jakimś sensie do innej kultury. Ta odmienność kulturowa później będzie miała wielkie znaczenie po zmartwychwstaniu, dlatego że chrześcijaństwo rozprzestrzeniać się będzie stosunkowo łatwo w tym świecie rzymskim, mimo wszystkich przeszkód stosunkowo łatwo, dlatego że te wspólnoty, tak zwana diaspora żydowska, była rozsiana już wcześniej po całym rzymskim imperium. I teraz ta prośba, która jest skierowana do Filipa pierwotnie, mówi: chcemy zobaczyć Jezusa. Myślę, że jest wiele osób, które chcielibyśmy zobaczyć. Czasem takie pragnienia się w naszym życiu zrealizowały. I z perspektywy czasu można postawić sobie pytanie, że właściwie dlaczego chcieliśmy zobaczyć konkretnego człowieka i co z tego wyniknęło w naszym życiu. Gdzieś mam na przykład jakąś fotografię z papieżem Janem Pawłem II, czy z papieżem Franciszkiem. Czy to jest sens spotkania, żeby można było zrobić fotografię, powiesić na ścianie, czy postawić na biurku? Pewnie chodzi o coś więcej.
bo jesteśmy przyciągani wewnętrznie przez ludzi, no, którzy coś w sobie takiego mają, co powoduje, że ich osobowość, że ich sposób przeżywania człowieczeństwa, sposób przeżywania wiary jest jakoś atrakcyjny, przyciągający, że nas jakoś frapuje. Ale spotkałem na przykład kilkanaście razy w swoim życiu matkę Teresę z Kalkuty i jakoś te spotkania wywarły na mnie wpływ, ale nie do tego stopnia, żebym wszystko porzucił i poszedł jej drogą. Więc pytanie jest, no, jeśli chcemy zobaczyć, no, jeśli chcemy spotkać, to właściwie dlaczego? Ale myślę, że ponieważ Wielki Post sprzyja rachunkowi sumienia, to warto sobie też te pytania postawić jakby wstecz. To znaczy, spotkaliśmy wiele ważnych osób, wielu świadków wiary i co z tego wyniknęło? Ja spotkałem w swoim życiu kilka osób, które są beatyfikowane albo kanonizowane. Więc i trzeba spojrzeć wstecz, i trzeba spojrzeć do przodu. Teraz zwróćmy uwagę na to, że kiedy Jezus odpowiada na to pytanie o spotkanie, na to pragnienie ujrzenia Go, poznania Go, to wydaje się w Ewangelii, że zmienia temat. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo, a jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. Można zapytać, co te zdania mają wspólnego z tym, z tą prośbą. Chcemy ujrzeć Jezusa. I w Ewangelii świętego Jana to powiązanie tego pragnienia z tą odpowiedzią Jezusa jest bardzo ewidentne. Bo powstaje pytanie, co oznacza zobaczyć? Czy to oznacza tylko zauważenie oczyma? Czy jest to coś znacznie głębszego? I u świętego Jana zobaczyć to znaczy poznać. Poznać w znaczeniu zrozumieć tę drugą istotę. Czyli Panie, chcemy ujrzeć Jezusa, to znaczy Panie, chcemy poznać Jezusa tak, żebyśmy wiedzieli, kim On jest. I teraz powstaje pytanie, w jaki sposób możemy osobiście najgłębiej poznać Jezusa. Ewangelia dzisiejsza mówi, że jest taka specyficzna godzina, godzina Syna Człowieczego, kiedy objawia się, kim jest Jezus. I to jest godzina krzyża. Święty Jan to bardzo mocno podkreśla, że jeżeli chcecie zobaczyć Jezusa, jeżeli chcecie poznać, kim On jest, patrzcie na krzyż. Bo to w krzyżu objawia się to, kim jest Jezus i jaka jest istota Jego misji na ziemi. Nie przy posiłku, nie nad jeziorem, nie wtedy, kiedy idą przez łany zboża, ale właśnie w momencie ukrzyżowania. I krzyż, on jest tutaj opowiedziany inaczej, no, przez tą przypowieść o ziarnie pszenicy, które wpadłszy w ziemię, no, gdyby nie obumarło, nie przyniosłoby żadnego plonu.
ale jeśli ją umrze, przynosi plon obfity. To jest tajemnica życia Jezusa i to jest to, co swoje apogeum osiąga na krzyżu. I to jest jednocześnie jakoś program życia dla każdego chrześcijanina. To zapomnienie o sobie, wyjście gdzieś z takiego zatroskania o siebie egoistycznego, po to, żeby ofiarować swoje życie. Jezus mówi, ten kto miłuje swoje życie, właśnie w takim egoistycznym znaczeniu, tak? To chce jak najwięcej z tego życia mieć dla siebie. Ten nie traci. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. I tutaj to zdanie objawia w najgłębiej tajemnicę krzyża, że nie chodzi tu wyłącznie o sposób przeżywania tego życia doczesnego w takim znaczeniu wyjścia z egoizmu do jakiegoś ducha ofiary. Nie chodzi po prostu o sposób radzenia sobie w tym świecie z cierpieniem czy z przemocą. Ale chodzi o to, że człowiek jest stworzony do życia wiecznego. I jeśli w tym sensie nie wygramy życia, że nie osiągniemy życia wiecznego, to wszystko jest przegrane. To jest, myślę, to zasadnicze przesłanie. Przy czym krzyż Jezusa mówi, nie tylko dałem wam przykład, ale otworzyłem wam drogę. A droga do życia wiecznego, która była zamknięta, zostaje poprzez ofiarę męki, śmierci, poprzez zmartwychwstanie Jezusa otwarta dla człowieka. I to jest także ta nadzieja, do której uczymy się poprzez okres Wielkiego Postu. Poprzez te wszystkie wyrzeczenia, poprzez różnego typu umartwienia. Uczymy się patrzeć dalej i uczymy się także mieć większą nadzieję. Choćbyśmy mieli różnego typu nadzieje w tym świecie, jeśli nie mamy tej największej nadziei na zbawienie, na życie wieczne, to znaczy, że nie mamy żadnej nadziei. I czas, który nam został jako czas Wielkiego Postu, myślę, że jest bardzo, no, to jest tą sposobnością do tego, żeby sobie przypomnieć jeszcze raz o tym pragnieniu poznania Chrystusa osobiście. O tym, że poznajemy Go, wpatrując się w Jego krzyż. I o tym, że ten krzyż jest dla nas znakiem tej jednej, jedynej nadziei, która zabić człowieka nie może. I o której autor listu do Hebrajczyków pisze, że jest kotwicą przerzuconą na drugą stronę, której się trzymamy.